Witajcie! Słońce świeci. Dzisiaj zupełnie inna pogoda niż wczoraj. Także można coś tutaj pogrzebać. Dzwoniłem po Andrzeja, może zaraz przyjedzie. Myśmy przestawili 60. Myślę, żeby jeszcze tutaj tego tura też stąd zabrać. Słuchajcie, może też fotele i ten błotnik też. I tu bym wstawił zetora tamtego. Taki byłby plan, bo on by tu nawet pasował. Zmieściłby się na spokojnie. Zobaczymy. W każdym razie 60 trzeba odjechać gdzieś w tamtą stronę, ale najlepiej by ją tutaj wepchać pomiędzy szopę a ten garaż, bo wtedy miałbym tutaj, słuchajcie, dobre pole takie do roboty. Ale najpierw to chyba idę po kosiarkę. No, trawnik trochę tutaj okoszony. Potem wykoszę resztę całą. No ale w tej chwili chodzi o to, żeby tutaj było czysto. Muszę się ten bajzel posprzątać. No ale nie ma czasu na wszystko, cholera. Dobra, czyli co? Zabieramy się, słuchajcie, za rękawiczkę. I tu spod ciągnika te klocki trzeba wyjąć. O! To na razie tutaj i tak za chwilę będę to przekładał, ale teraz nie mam pomysłu gdzie. Szmaty też niepotrzebne. Na razie tu. No i co jeszcze, słuchajcie, a propos jeszcze miałem powiedzieć co do zetora. Tutaj widzicie plecak, podnośnik, tak zwany plecak. I w 1948 roku tego nie było. Ale w momencie, kiedy się pojawił w ogóle ten plecak, no to okazuje się, że to była fantastyczna rzecz. Że to było coś, co mogło podnosić maszyny, mogło pracować tymi maszynami w polu, a nie tylko ciągać przyczepy, bądź też za pomocą koła pasowego montowanego przy plecaku tutaj, ale tutaj pokażę Wam jeszcze raz, nie wszyscy oglądają od pierwszych filmów, albo za pomocą tego koła pasowego napędzać maszyny rolnicze, młocarnie i tak dalej, i tak dalej. Także to było troszeczkę inaczej i w tym momencie wszyscy zaczęli montować plecaki. Oczywiście to była rewolucja, jeśli chodzi o rolnictwo, ale tak to wyglądało po prostu. Wcześniej też te maszyny po prostu w jakiś sposób tam były, nie widziałem tego dokładnie, ale mogły być po prostu w jakiś sposób ciągane, czy też korzystano z tych maszyn rolniczych w taki czy inny sposób, natomiast ten plecak, który podnosił tutaj to do góry, to był po prostu kosmos. No i wszyscy zmieniali to właśnie, zastępowali te przekładnie, które Wam przed chwilą pokazałem, zastępowali tym oto plecakiem, ale żeby zachować oryginalność tego ciągnika, to przyszły kupujący oprócz tego plecaka będzie mógł sobie wybrać, czy chce plecak, czy chce przekładnie. Taka przekładnia tutaj leży i tąże przekładnię będzie mógł sobie wybrać. Albo przekładnia, albo plecak. Także to w ten sposób będzie wyglądało. Co do zetora. Oczywiście za chwilę zajmę się tutaj montażem drugiego tutaj tego ramienia podnośnika i tutaj jakiś prowizoryczny. Tak samo jak tutaj zamontuję wieszak, bo powiem Wam szczerze, ja nigdy nie miałem bociana, znaczy jednego miałem, ale on był taki palcem na wodzie pisany, ponieważ no nie był to w ogóle oryginalny bocian, więc ja nie interesowałem się ciągnikami po 50 roku. Rzadko kiedy miałem ciągnik z 51,
a drugiego to już w ogóle był kosmos, nie wiem, czy po prostu, nie pamiętam takiego ciągnika, to dlatego po prostu nimi się nie interesowałem najnormalniej w świecie, bo to już było dla mnie trochę za młode, jeśli chodzi o Zetora. I stąd po prostu nie kupowałem ich. Natomiast skupiłem się właśnie na Zetorze na małych kołach. To mi się od początku podobało. Mój pierwszy Zetor to był właśnie na małych kołach, 47 rok. On stoi o tutaj w szopie, to go widzieliście. Z 10 lat temu kupiłem, nie pamiętam. No i stąd po prostu zamiłowanie do tego roku. Dlatego po prostu nie odpowiem Wam, co tu było, jak wyglądają oryginalne wieszaki. Jedno, co Wam mogę powiedzieć, że oryginalny wieszak od Zetora, ten właśnie na korbkę, tutaj mam od 30, ale na korbkę gdzieś go mam. I być może, kurczę, nawet przy tym bocianie, co tam mi na części został. Nie pamiętam w tej chwili. Ale w każdym razie zakładam tutaj takie prowizoryczne, bo ten, kto będzie po prostu sobie tutaj to robił, czy też będzie zakładał przekładnie, a plecak ściągał, czy też plecak, no to będzie sobie już wtedy to dorabiał, co mu będzie pasowało. Dlatego tutaj po prostu pod tym względem nie ruszyłem ani tego, tej dźwigni podnośnika, ani blokatora, po prostu to są już rzeczy dla nowego właściciela. Także zajmę się teraz założeniem tego drugiego podciągu, podnośnika, tutaj ramienia podnośnika i znajdę zaraz jakiś wieszak. Mimo Zetora tutaj stoi, właśnie żeśmy przed chwilą z Andrzejem go wyciągnęli, także zobaczcie, już na własnych kołach, na powietrzu, wszystko się kręci teraz jak trzeba już. Wieszaki tutaj zrobione, tu chodzi, pamiętajcie, wiecie, o czym mówiłem, nie będę się powtarzał, to bym wykręcił, bo to nie jest oryginalne od niego, ale to zostawiam, może się komuś po prostu przyda do czegoś innego. Także o, widzicie, wszystko tutaj jest jak trzeba. Lampę muszę tutaj znaleźć, tą drugą, bo jest ślepy na jedno oko, a to mi się nie bardzo podoba i być może tą małą zdejmę i założę te dwie duże. Bo patrzyłem dobrze, jednak to mają być duże lampy, ja takie lampy muszę mieć i postaram się je znaleźć. No i co, przyjedzie Robert Bond i poukładamy go tak jak trzeba, a tymczasem jeszcze jedziemy z Andrzejem po myjkę. I przed zapakowaniem go tam na to miejsce, w te krzaki, co tutaj są takie brzydkie, to go najpierw umyjemy. No słuchajcie, zbliżają się chmury paskudne, tutaj zaraz będzie Armagedon, że tak powiem. Ale zdążyłem jeszcze po prostu to umyć, przygotować. Założyłem duże lampy, słuchajcie. Także Zetorek wygląda naprawdę pięknie. Jest to chyba jeden z ładniejszych Zetorów, jakie widziałem w życiu. W sensie oryginalności. Naprawdę. Tutaj jest mało rzeczy, które nie są od niego bezpośrednio. Także tu to Wam mówię. To jest od bociana. To jest od A. Lampy są te duże, słuchajcie, znalazłem bardzo ładne, tutaj nawet odgłośniki widzę mają z chromowaną ramką, to trzeba tylko tam sobie dopracować. Widzicie tutaj ładna zieleń, tutaj jest oryginalne, widać jeszcze te brązowe. Ten silnik, to już mówię, to jest inna rzecz, ale tu można dojść, co to jest za lakier, to jest ten sam, który mam w tamtym starym zupełnie Zetorze. Także tutaj się udało go, słuchajcie, jakoś go umyć, przygotować. Miałem nadzieję, że przyjedzie dzisiaj kolega, po prostu go wstawimy tutaj specjalnie, to co mówiłem Wam, że zrobię tutaj miejsce. No ale pogoda, nie wiem jak to pójdzie. Także ja osobiście powiem Wam, jeśli chodzi o stopień oryginalności, jestem z niego bardzo zadowolony. Naprawdę piękna maszyna. Drobiazgi, na pewno jakieś drobiazgi mało znaczące, które po prostu będą mu brakowały, a jest doprowadzony no tak jak ma być, naprawdę. To jest właściwa baza do remontu. Najważniejsze rzeczy zostały zachowane z takiej galanterii jak oryginalne lampy, oryginalne zegary, oryginalne tylne lampy. Kluczyk, słuchajcie, był tutaj inny. Ten kluczyk jest wprowadzony później, natomiast ja na razie nie znalazłem takiego kluczyka, który miał być tutaj. Pewnie go znajdę. Tutaj mamy skrzynię biegów z tym długim wąsem. Niskie zawieszenie z miską. Skrzynka tutaj na bezpieczniki. Umownie bezpieczniki, no wiecie, o co mi chodzi. Oryginalna chłodnica.
Filtr paliwa, słuchajcie, bardzo rzadka rzecz, obie obudowy regulatora obrotów, żeliwo, to jest 47-48 rok. Powiem Wam, temat świetny. Tutaj jeszcze skrzynia biegów, widzicie, z niewyrąbanym tym, co jest bardzo rzadko po prostu, żeby nie był wyrąbany tutaj pod rozrusznik, ta udeczka taka, pedały te, co trzeba. Tutaj mówię, ta felga to po prostu będzie w prezencie ekstra, do tego ona tam jest przy tym ciągniku i ja na pewno ją po prostu dorzucę. Do tego, słuchajcie, to co Wam jeszcze raz mówię, kto będzie chciał, w zależności od tego, kto co lubi, albo zabiera plecak, albo zabiera przekładnię. Także to jest takie coś. O, tu macie jeszcze ten sam kolor oryginalny, tam głębiej widać. Do odtworzenia to jest wszystko. Najważniejsze jest to, że jest oryginalny. Jutro, słuchajcie, go chyba wstawimy. Może dzisiaj, jak ten deszcz będzie tylko taki przelotny, to uda się go, ale ja naprawdę z tej roboty jestem, z tego złożenia, skompletowania tego zatora jestem bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę świetny temat. Tu, słuchajcie, zawieszenie jeszcze, widzicie, proste, tu jakieś numery ma powybijane, co Wam już chyba wcześniej mówiłem, a z tej strony nie, z tej strony nie widzę. Także takie coś. To tyle, jeśli chodzi o kompletowanie zetora 48 rok. Śmiało mogę powiedzieć, że uważam za zakończone. W tej chwili zetor jest do sprzedania. Jeśli chcecie, jesteście poważnie zainteresowani, od razu mówię, to nie jest zetor dla handlarzy. Chłopaki, z całym szacunkiem dla Was, ale nie piszcie z ofertami, nie dzwońcie i tak dalej, bo to jest dla kolekcjonera temat. To nie jest dla handlarza. Naprawdę. Więc żeby była jasność, po prostu szkoda po prostu tego, takiej rozmowy, jakichś niepotrzebnych, jakichś takich dziwnych uwag. Dajmy sobie z tym spokój, szkoda naszego czasu. Więc to jest temat dla kolekcjonera. I tak go sprzedaję. Czekam na oferty, moi mili. Macie mój adres. Macie stronę Facebooka, możecie się kontaktować. Zapraszam. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No i jeszcze oczywiście serdecznie pozdrawiam wspierających, wszystkich widzów. No i oczywiście nie zapomnę o moich wspaniałych hejterach, którzy po prostu no są, jacy są i dobrze, że są, bo tak to by ten kanał był trochę nudny. A tak po prostu, jeżeli macie coś na przykład, chcecie coś zarzucić temu projektowi akurat, który po prostu tutaj uznałem za zakończony. Tam oczywiście jakieś drobiazgi jeszcze tam brakujące dorzucę, ale już nie będę o tym robił filmu, bo to nie ma sensu. Ogólnie struktura Zetora 25 jest cała, więc nie będę po prostu Was zanudzał jakimś tam, że tu śrubka, tam podkładka, czy tam jakiś wodzik. Nie, nic z tych rzeczy. Także to po prostu już zostawiamy. No i także pamiętajcie, jeżeli coś zauważyliście, po prostu coś, co Wam się nie podoba, piszcie śmiało, ja się na Was naprawdę nie gniewam. Możecie po prostu zauważyć, o, tu opony kawałek rozpruta, zamiast na przykład zobaczyć to, że całkiem fajny bieżnik, na przykład opony 1125 firmy Degum. Tak, to są opony, nie wiem, z lat 50. czy 60., prawda, i zobaczcie w jakim stanie. No i nie, że guma rzadka, także po prostu to jest. No i tutaj tak samo, to są dwie kompletne, tutaj tak samo, zobaczcie. Degum made in Poland. Macie prawdziwe opony, no. Także tu nie będzie, że rzadka guma i powietrze schodzi. Nie, to nic z tych rzeczy. Także śmiało piszcie, ja Wam powiem jedną rzecz. Naprawdę jestem z niego zadowolony. To jest ciężko skompletować takiego zetora. Naprawdę ciężko. W dzisiejszych czasach, jak sobie porównacie, popatrzycie na te ogłoszenia, które są dostępne na internetach, no to zobaczycie po prostu, co tam się dzieje. Co tam się dzieje i w jakich to jest cenach po prostu. Także na dobrą sprawę, ogólnie rzecz biorąc, to z zetorów zostały skrzynie biegów. A reszta to po prostu tam może być wszystko, naprawdę. I tam naprawdę jest wszystko. Tak jak tutaj po prostu były zegary od czegoś innego, przód tam był uszkodzony, no niestety, więc ja tutaj zauważyłem to, co trzeba. A, jeszcze jedno, no rzeczywiście nieoryginalne mogą być te lagi, bo domyślam się, że one są od Ursusa C330 albo 28, nie jestem pewny.
ale takie chyba są. No i oczywiście tutaj te wieszaki, ale ja nawet powiem Wam szczerze, ponieważ ja zawsze, tak jak Wam mówiłem, interesowały mnie zetory do 50 roku z przekładnią. Takie po prostu lubiłem od samego początku i takie chciałem mieć, więc nawet nie próbowałem się dowiedzieć, jakie mają być wieszaki i jakie mają być te tutaj te wieszaki, nie wieszaki, tylko ojeju, to żelastwo. Także to po prostu nawet nie próbowałem. Tak to wygląda. No i słuchajcie, jest w całości. Burza chyba, czy to co tam wszystko pójdzie chyba bokiem, bo w tamtą stronę skręciło w ostatniej chwili, bo to miałem wszystko już nad głową. I zobaczcie, jak to się w moment robiło. Piękne słońce świeciło. Jak zacząłem go po prostu myć, żeby on wyglądał, no to naprawdę tu się w tej chwili zaczęło się robić od razu nieciekawie. I tylko kwestia była, zdążę, nie zdążę. No. Ale możecie napisać, czy Wam się podoba, jak Wam się podoba, bo widzicie, niebiesko, czerwono, zielony, bardzo fajnie. No po prostu tym będzie te takie kolory fajnie żywe są, także jest ok. Dobra, to tyle już naprawdę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'ma go get it tonight.